Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tym razem jesteśmy u kolegi Zdzisława Lademana z wizytą. Kolega ten lotuje w oddziale PL076 Wejherowo. Oddział liczy ponad 100 hodowców. Więc o tym oddziale może powie już nam sam kolega Zdzisław. Proszę bardzo. Witam. Dzisiaj czekamy z lotu Elshorn. Jest to 570 km. Oddział dał około 2,5 tysiąca gołębi. Ja dałem swoich 41. Gołębie już zostały wypuszczone, tak? Gołębie zostały wypuszczone, 5.45. To tam pod Hamburgiem jest Elmshorn, i tam jak się nazywa o 6.15 z tego co się dowiedzieliśmy. Za 15.06. Za 15.06. Warunki tak. Pogodowe jakie były tam? Dobre, wiatr północno-zachodni. Dobrze. Korzystając tutaj z okazji, że czekamy na przylot gołębi, tutaj więcej właśnie o oddziele, tak jak wspomniałem, powie nam kolega. Od hodowców tutaj już mówiliśmy jest ponad 100, takie nazwiska znane z tutaj lotujące. Zygmunt Szymański, który miał bardzo dobre wyniki w Polsce. Zenek Dawidowski, który jest w tej chwili na drugim miejscu. No jest oddział taki wyrównany. No, powiedzmy coś tutaj o sukcesach kolegi. Kolega, jak się nazywa, miał tutaj dwa lata temu i 3 lata temu najlepsze drużyny w Polsce. Pierwszą miał na jedną drużynę na 20 którymś miejscu, tak? Które to było dokładnie? Wyniki? W 2008 miałem najlepszą drużynę w Polsce. Tak. Rok później drugą. I 2 lata później trzecią. Także widzimy, tutaj są sukcesy cały czas są. I jeszcze powiemy może, jakich ras to są gołębie w większości tutaj u kolegi w hodowli? Wójtowicze. Wójtowicze, tak. To są te wójtowicze, które tutaj ksiądz Słaby miał między innymi kiedyś. No i Waldek Kanikuła. I Waldek Kanikuła, tak. A te gołębie wszystkie pochodziły właśnie tam z hodowli wójtowicza. Teraz korzystając tutaj z czasu, który mamy czekając na przylot gołębi, pokażemy też jeszcze hodowlę, jak kolegi wygląda. Tutaj widzimy gołębniki. Jakie są? Tu jest gołębnik, jak kolega powiedział, po lewej stronie jest gołębnik dla młodych. Tutaj w środku lotowy, tak? Tak. Co widzimy w lot. I tam z boku rozpłodowy, tak? Tak. Dobrze, to teraz przejdziemy może do gołębników i tam, jak się nazywa w tych gołębnikach, pokażemy, jak wygląda. Tak jak już mówiliśmy, jesteśmy we wnętrzu gołębników. Tutaj jest teraz akurat gołębnik wdowców, tak? Wdowców. Mam trzy takie połowy dla gołębi wdowców. Mieści tu się na początku lotów 45 samców. A tutaj obok mamy dla dziewczyn. Tu jest teraz pusto, ponieważ właśnie tak jak kolega wspomniał, są gołębie na locie. Tutaj, a tu jest jeden. To jest otwarte w tej chwili. Aha, rozumiemy. Tu widzimy takie normalne siodełka. Gołębnik ma konstrukcję na zasadzie, że jest lita podłoga, nie ma rusztu, ale jest posprzątane. Tak jak widzimy, sam kolega sprząta? Tak, wszystko samo. Samodzielnie, nikt nie pomaga? Nie. To idzie się wyrobić z czasem? No trzeba. Ciężko, jak ale idzie. Wyniki, no tu zobaczmy, takie są wloty. Tutaj jest taki, widzimy, przeszklony świetlik z rusztem. Tu się stawia do kąpania. Do kąpania, tak? Tak. Aha. I wtedy sobie go. Tu jest też wywiew u góry. Tu zobaczmy, jak jest skonstruowane. Wszędzie w suficie jest siatka, do połowy są zaciemnione płytą, litą taką. Gniazda mam przesuwane w ten sposób. Tu zobaczmy tak konstrukcję. Że mogę tak sobie przesuwać. Tu widzimy. Teraz będziemy czekać na przylot gołębi. Tutaj pokażemy dalej, a tutaj widzimy szklany pojnik, tak? Co w wodzie? Sama woda czy z czymś? Woda z cukrem. Woda z cukrem, a tutaj? W karma. Zwykła karma, lekkostrawna. Lekkostrawna, tak. To. O, tu zobaczmy. Tu mamy też dalsze cele, to wszystko podobna konstrukcja. Widzimy razem w całej hodowli, ile masz gołębi wszystkich? 90. Oprócz lotowych? Oprócz rozpłodowych czy z rotowych? Z rozpłodowymi jeszcze mamy 40 par rozpłodowych. 40 par? Tak. Czyli 80 gołębi w rozpłodzie. Tak. Aha, rozumiem. A młodych ile w tym roku już masz odchowanych? Około 100. Około 100. Także widzimy, przejdziemy może do młodych teraz zobaczyć. Dobrze? I zobaczymy. No, tu wchodzimy do gołębnika młodych. Tak jak kolega wspomniał, jest tu około 100 sztuk. Tu jest może nie tak posprzątane jak tam, ale to każdy wie, że to tak aż nie potrzeba sprzątać często u młodych. Proszę bardzo, zobaczmy. Gołębie widzimy są w większości niebieskie i nakrapiane, takie ciemne. Praktycznie pstre są pojedyncze sztuki. A czerwonych to też takie unikaty pojedyncze tylko. O, widzimy ciemne takie gołębie. To już są wszystko z tych rozpłodowych, które tam masz z boku, gdzie teraz przejdziemy pokazać, tak? Tak. Chcesz tu jakiegoś gołębia pokazać, takiego, który wybitny, jakieś te ciemne, to co są za gołębie? Czy będzie wybitny, zobaczymy. Nie wiem, ale po jakiejś parze może ten czarny? Te czarne to się wywodzą, to są nowe gołębie sprowadzone z gołębi Szelensy, tak? O, zobaczmy go. I tutaj kilka jest takich całych czarnych. A teraz masz też takie gołębie czarne, które latają? Jednego mam. Jednego właśnie też z tej hodowli? Tak. Też rozumiem. Dobrze, to przejdziemy zobaczyć teraz może do gołębnika rozpłodowego i tam zobaczymy, jakie
fary, wybitne rozpodowe, kolega posiadał siebie. Dziękuję. Serdecznie witam wszystkich hodowców. W dniu dzisiejszym postanowiliśmy pokazać kolegom, jak wygląda przylot gołębi u kolegi Zdzisława Lemana z miejscowości Rekowo Górne. Rekowo Górne to oddział 076. Jest. O, widzimy właśnie gołąb już z lotu przyszedł. O tym oddziale powiemy więcej później, a teraz już zobaczmy, jak wygląda ten gołąb, który przeciął. To jest pierwszy z lotu. Lot był na odległości 570 km z miejscowości Elmshorn pod Hamburgiem, nad Hamburgiem na północy. O. Akurat nam się udało trafić idealnie na przylot. O, jeszcze widać, nie jest zmęczony mimo tak długiego lotu. Tu pikuje. O, i już będzie siadał właśnie. O, zobaczmy. Niestety nie wszedł jeszcze na wlot, żeby odbić się na antenie, ale siedzi na dachu. Ale mieliśmy nadzieję, że za chwilkę siądzie. Tu widzimy, kolega go woła, podchodzi teraz, woła go. Zobaczymy. Może podejdzie. No, widać, nie chce wejść, ale poczekajmy. Nie wygląda na zmęczonego. Gołąb sobie siedzi, nie kwapi się do wejścia. Trzeba tutaj właśnie się uzbroić w cierpliwość. Kolega zastosuje trik z karmą. Zobaczymy, może jak się nazywa, przyspieszy jego wejście. No, widzimy, że stara się już wejść, już przybliża się ten moment. I za chwilę się dowiemy, jaki to jest gołąb. No, już się gołąb. Odbiło, jaki to jest gołąb? To jest olimpijski obrońca. To jest drużynie. Czyli roczny, czyli roczny. Tak, roczna samica 142 950. To też z Wójtowicza gołębi tak, właśnie? Tak. A robiła już jakieś konkursy dobre w tym roku? Tak, też już była druga albo trzecia raz. W oddziale czy na gołębniku tu u ciebie? W oddziale. W oddziale. Także w oddziale. Widzimy gołąb, że tak powiem, już się wybijający. Ale o, teraz wchodzi, widzimy tutaj. O, wskoczyłeś, odbita jest, ale nie ma chęci tak. Wejść na razie. Nie wygląda na zmęczoną wcale. O. No, nie chcę wejść jeszcze. O. Grunt, że się odbiła. A jakim systemem latasz? Na jakim systemie? Bricon, Tauris? Benzing. Benzingu. Na benzingu. To jest chyba popularny tutaj. M1. M1, tak. No, tu widzimy. O, już teraz weszła do środka, także powiedzmy, jest pełnia sukcesu. Teraz jeszcze wróćmy do tego oddziału. Tutaj przypomnę, bo tam przerwał nam lot gołębia. Przylot to jest oddział 076 Wejherowo. Tak jak kolega wspomniał, lata tutaj między innymi kolega Zygmunt Szymański, kolega ten drugi, jak mówiłeś? Dawidowski. Także tutaj konkurencja jest silna. W takiej konkurencji około ponad 100 hodowców. Oni, tak jak wspominał kolega, oddali na dzisiejszy lot 2500 gołębi, na ten lot 570 km, czyli widzimy, ilość niemała. No i będziemy czekać dalej na kolejne gołębie. Tutaj w międzyczasie, czekając na kolejne gołębie, powiemy jeszcze o tym gołębiu, który przyleciał, bo kolega właśnie wspomniał, że gołąb po tej samej parze wywodzi ten gołąb olimpijski, co tak. Tutaj mamy go na tej obrączce olimpijskiej, ten roczny, który wszedł teraz, to po tej samej parze... Na wystawie w maratonie była czwarta na Spartakiadzie. To było w Polsce, czyli to było w Sosnowcu wystawa, to jest ta tak zwana, my to nazywamy, tutaj kolega mówi Spartakiada, to się nazywa wystawa gołębi Europy Centralnej. Coś takiego, jak było w Budapeszcie w tym roku. To jest coś takiego, co było dwa lata wcześniej w Sosnowcu, a wcześniej zapoczątkowała to wystawa w Nitrze. Te gołębie z tych Spartakiad mamy też u nas na stronie, także można sobie wejść zobaczyć. Czyli można powiedzieć, że ta para wybitne potomstwo wydaje, tak? Tak. To mamy zdjęcia tej pary na stronie internetowej u ciebie? Jest, tak. I matka właśnie miała z
dwóch maratonów jako roczna 7,50 Coffee. Tak, a powiedzmy jeszcze, można wejść na stronę golebie-lademan.pl, tam zobaczyć zdjęcia gołębi kolegi Zdzisława i zobaczyć sobie tą parę, tak, te gołębie, które są, jak się nazywa, w jego gołębniku. No i doczekaliśmy się kolejnych gołębi, proszę mi wierzyć, tego może na ekranie komputera nie będzie widać, ale teraz dwa gołębie pikują tutaj nam pięknie nad gołębnikiem. Ładnie zniżają się, kręcąc kolejne kółka wokół swojego gołębnika. O, teraz już całkowicie będą siadać, już widzimy. Proszę bardzo, zobaczmy. O, zobaczmy. Miejmy nadzieję, że te szybciej wejdą niż poprzedni. Chyba już odbity jest ten jeden i drugi. Teraz się odbije zaraz. I kolejne gołębie widzimy, o. Tu widzimy kolejne trzy, czyli razem już będzie sześć gołębi, jeżeli tamte siądą. O, te weszły widzimy już i teraz patrzymy na te, które są kolejne w locie. Tutaj na razie nikt nie meldował jeszcze, że ma gołębia, poza tym jednym kolegą. Jednego. O, tamte odleciały trochę dalej. O, ja chyba musiał być. Tak, tutaj. Albo idą znowu trzy. O, i kolejne gołębie, trzy. Także widzimy, te gołębie zaczynają się pojawiać w większej ilości. O. No, tutaj, jak się nazywa, oglądamy przylot gołębi w towarzystwie taty pana Zdzisława. Tu możemy sobie, jak się nazywa, też popatrzeć, jak każdy kibicuje. Tutaj kolega mówił, że na lotach często jest dużo więcej kibiców, prawda? Tak, tylko dzisiaj się nikt nie spodziewał, że będą tak szybko. Tu zobaczmy, no to się, o, już siadają kolejne. Widzimy te cztery gołębie. Tam weszły dwa, czyli to jakby te weszły, to by było 2, 4 i 3, 7 gołębi, 8, 9. Już mamy 9 gołębi z tego lotu. A przypomnijmy, na lot kolega dał 41 gołębi. Także piątkę już ma i czekamy na kolejne. Zobaczymy, kiedy się zejdą. Te już miały mniej problemu z wejściem, nie marudziły jak ten pierwszy gołąb. Teraz kolega zadzwoni do swoich pewnie znajomych tutaj z okolicznych oddziałów, kolegów, hodowców i opowie nam, czy oni też również dostali gołębie. O. Tu zobaczmy, w niebie jest kolejny gołąb. Akurat mamy taką super okazję, teraz nie wieje nigdzie wiatr tutaj. One sobie spokojnie latają, nie znoszone przez żadne prądy, także możemy sobie poobserwować. Niestety nie widać tego na pewno za dobrze, gdyż gołąb w niebie to taki stanowi tylko punkt malutki. Musimy poczekać, aż podleci bliżej. O, tu widzimy, on sobie tak lata. O, za dom poleciał teraz, ale podejrzewam, że wkrótce już siądzie. O, już coraz bliżej i będzie siadał. O, zobaczmy, o, jeszcze ostatnie kółko, ale jest coraz niżej. Coraz bliżej gołębnika. O, i zaraz siądzie. Także to będzie już dziesiąty gołąb z tego lotu. Proszę bardzo, zobaczmy. Też nie wyglądają gołębie na zmęczone. O. O, i proszę bardzo, zobaczmy. Odbity już jest, o, i wszedł. I swobodnie wszedł. To już dziesiąty gołąb, tak? Jest to gołąb. Jedenasty. Jako roczny, trzeci w Polsce w konkursie redakcji. I dwa lata później, jako pięć, trzy lata. Ten gołąb, który teraz wszedł, ostatni, tak? Tak, tak. On był trzeci w Polsce w konkursie redakcji. Jako hodowcy czy dobry lot? Hodowcy. No trzeci, a potem jako pięcioletni miał 14 i był drugi w Polsce. Aha. I dzisiaj wziął na siódme wkładanie szósty konkurs. Rozumiem. Teraz jeszcze takie pytanko mam. Rozmawiałeś przed chwilką z jakimś kolegą. Też dostali gołębie już? Mają dwa. Mają. No. Dwóch hodowców czy dwa gołębie? Nie. Dwa gołębie. Dwa gołębie. Czyli tutaj na razie widzimy, że tak jak to kolega, bo też przypomnijmy, kolega po tych lotach, który był, to był siódmy czy ósmy lot, to jest u was? Siódmy. To kolega prowadzi, na razie do szóstego lotu prowadził. Widzimy, że to jednak te wyniki mistrzowskie to nie jest taki przypadek. Także czekamy na kolejne. Teraz zobaczmy, sprawdzamy właśnie z kolegą Zdziśkiem, jakie gołębie przyszły. Pierwszy był gołąb ten, o którym kolega mówił, ten olimpijski. 142. Drugi też olimpijski, 50, tak? Tak. Też. I też w drużynie, która jest 15. Olimpijska. Tu mamy samicę, która była druga w Polsce jako roczna. Miała 13 konkursów. Dzisiaj wzięła siódmy konkurs, komplet. Mhm. O, słyszymy właśnie, koledzy mówią, że idzie kolejny gołąb. To już nie będziemy wychodzić, żeby go nie wystraszyć. Czy nie? Czy poczekamy, co? Obojętnie. O, to ja wyjdę może i pokażemy moment przylotu. O, idzie kolejny, widzimy. Można się napatrzeć, jak sobie gołąbki latają. To będzie jedenasty gołąb. Jeżeli siądzie.
Siadł na dachu, sobie teraz zejdzie na wlot. O, kolega Zdzisław tam siedzi pod gołębnikiem. Na razie nie będzie wychodził, żeby go nie wypłoszyć, ale już odbiło go? Tak. O, czyli 11 gołąb, tak? Tak. Też jakiś taki wybitny, co zdobyła konkursy wcześniej? To była samica. Ona w tamtym roku była późna, młoda. Miała 3 pióra do zwalenia i zdobyła w tamtym roku 11 konkursów i była 6 w Polsce w konkursie redakcji. A w tym roku wzięła teraz 6 konkurs. To widzimy, także gołąbki sobie już przyleciały. 41 było wypuszczonych, 11 jest, czyli brakuje jeszcze 30. I będziemy na nie czekać. I mamy kolejnego gołębia, to już będzie 12. Ale one dosyć wysoko zjeżdżają. Tak, i wszystkie z kierunku, tak z zachodniego, tak skąd odbywał się lot, dochodzą. O, zobaczmy, gołąb sobie tutaj pikuje w niebie. O. Tu w międzyczasie kolega dzwoni tutaj w sąsiednim oddziale w Puck, gdzie razem wypuszczali gołębie. Jego kolega hodowca miał 4 do tego momentu. Troszeczkę dalej jest Puck położony. 8-10 km, a wypuszczali razem jeszcze z oddziałem Rumia. To było razem ponad 5000 gołębi, bo chyba 2500, 2400, 2300 Puck i około 1000 gołębi oddział Rumia, czyli razem te gołębi było ponad 5000. Tutaj jeszcze możemy zauważyć, że czekając na gołębie, o, widzimy już gołąb odbił się, ale jeszcze nie wchodzi, ale to jest kwestia czasu. O, już wskoczył, także ten. Skończę ten wątek może z tymi oddziałami, bo to razem było ponad 5000 na te 3 oddziały. Tak. Ale tutaj ja siedząc tutaj, obserwując niebo, nie zauważyliśmy jeszcze więcej gołębi poza tymi, które tutaj do kolegi Zdzisława. Przychodziły te 2 pierwsze na początku, co przelatywały, poleciały gdzieś dalej, tam w kierunku Helu, Władysławowa. Natomiast tutaj inne gołębie w powietrzu się nie pokazały jeszcze. Także widzimy, miejmy nadzieję, że będzie to dość szybki lot tutaj i też udany dla kolegi. Tutaj patrzmy z kierunku zachodniego, z którego przychodzą gołębie, jest na razie pusto. O, i widzimy, doczekaliśmy się kolejnych 2 gołębi. Tu widzimy jednego, jeden na chwilkę zboczył, ale też tutaj lata z drugiej strony, ale niestety jest troszeczkę dalej. O, teraz już powinny być 2 widoczne razem w kadrze. O, są, ale się, o, widzimy, o, tak krzyżują. My skierujemy kamerę na wlot gołębnika i będziemy patrzeć już, jak będą siadać. Czyli to będzie razem z tymi, to będzie 14 gołębi już. I pomału się zbliżamy do 50% stanu gołębnika. Dobija do nich. O, tu widzimy, 2 są. Jeden jeszcze lata, tu już są 3 gołębie w powietrzu, czyli będzie 15 gołębi. O. Jeszcze mają siłę gołębie, są niezmęczone, mogą sobie polatać tutaj wokół gołębnika. Także widać, że były dobrze przygotowane. Kolega jakoś specjalnie je przygotowywał? Zawsze się przygotowuje jak najlepiej można. No ale na ten lot, o, zobaczmy, siadły wszystkie 3 prawie jednocześnie. Zaraz będą wchodzić, już jeden odbity, już wszedł. Nie, są teraz. O, teraz są. Kolejny. I ostatni z tej serii. Zobaczmy. No i wiesz, wszedł. Jak to z tym przygotowywaniem gołębi? Na te dalekie loty jakaś specjalna metoda jest u kolegi? Znaczy się, no na pewno daje więcej takich oleistych jak słonecznik łuskany, żeby miały. Rzepak, rzepik też wchodzi w jaką dietę? Nie. Tylko przede wszystkim bardzo dużo słonecznika łuskanego. To co mówił Andrzej Głazik też w jednym z filmów, żeby sobie wybić z głowy, jeżeli chce się gołębie dobrze przygotować na dalekie loty, rzepik i rzepak unikać, właśnie słonecznik łuskany stosować. Także, a kolega stosuje karmę, jaki film można wiedzieć? A, różne. No tak szczególnie jaką taką kolega poleca sobie? Dietetyczną Bayersa, tak jak dzisiaj jedzą, po przylocie lekkostrawną, Van Robaisa w tygodniu, lotową. Tego typu. Tak. Jakieś specjalne dodatki do wody? Następne. O, widzimy, to będziemy dalej kontynuować rozmowę, a patrzymy z zachodniego kierunku, już widzimy kolejny gołąb. Majaczy nam tam na horyzoncie, w chmurach, o, widzimy go tutaj. O, i kolejny to będzie 16 gołąb już. Dzień dobry. O, tutaj. O. Poczekajmy. Gołąb niestety
krąży dość szybko i nam uciekł z obiektywu, ale zobaczmy, już siada tutaj, o, prawie siadł i zbił się ponownie. Dwa, już są dwa. W międzyczasie doleciał jakiś jego partner, partnerka z lotu. Pięknie widzimy, tutaj sobie tak krążą jeszcze. Sobie wykonają kilka kółek zapewne i zaraz będą siadać. A my będziemy czekać na kolejne. W międzyczasie też postaramy się tutaj od kolegi wyciągnąć trochę informacji o jego hodowli. Między innymi też o tym, jak przygotowuje gołębie i czym. O, już następny. O, już kolejny gołąb. Także niedługo już będzie bez mała 20 gołębi. Czyli połowa stanu gołębi, które zostały wypuszczone na ten lot. Widzimy, te trzy gołąbki sobie jeszcze krążą w niebie, nie są zmęczone. To widzieliśmy po kondycji tych, które siadały, że też nie był aż taki wyczerpujący lot dla nich. Oto widzimy siad już jeden. Taki niebieski białolotek. O, ten ma skrzydła tak bardziej opuszczone. Tu jest pstry. O, już czwarty jest w powietrzu, kolejny. Także przychodzą te gołębie, widzimy systematycznie. Co kilka minut mamy zawsze jakieś gołębie. Jeden wpadł, widzimy co dzisiaj. Nawet nie siadał po drodze, od razu wleciał. O. Zobaczmy. O. Tu mamy kolejnego gołębia. To już będzie chyba 20, nie? Już teraz. Więcej. Może 20, 21, coś takiego. Zaraz zobaczymy na zegarze dokładnie. O. Teraz wejdziemy do gołębnika, zobaczymy, jak te gołębie, które przyleciały do tej pory, wyglądają, jak sobie tutaj karmę pobierać będą, co piją. O, widzimy te gołębie. Słychać tego już gruchanie. W kondycji widać są bardzo dobrej. Samczyk tam sobie samiczkę, że tak powiem, podrywa. O, tu widzimy. O. Jak ty oceniasz ich kondycję teraz po locie? Nie był to za trudny lot, prędkość bardzo dobra. No i kondycja no musi być. Przy tych czasach, które tutaj liczyliśmy, wychodzi, że średnio ponad 100 km jest prędkość przelotowa gołębi średnia. Zobaczmy, to jest tak jak widzimy, teraz jest tych około gołębi 20, tam na zegarze sprawdzimy. To jest ta samiczka, co pierwsza przyleciała? Tak. Widzimy tą, co przyleciała pierwsza. No, zobaczmy. To już tak jakby nie była na locie. Tak, bardzo ładna samiczka, niebieska, nakrapiana taka. I tak jak kolega powiedział, olimpijska, z tej pary rozpłodowej, o której kolega wspominał. I ta para, jak widzimy, wydaje wybitne potomstwo, które ten wynik powtarza. Bo przypomnijmy, ten gołąb już był na locie, na lotach w tym oddziale kilka razy w czołowych konkursach, tak? Tak. No i ta para też wydawała inne wybitne gołębie. Proszę bardzo, zobaczmy. O, także wejdziemy na zewnątrz i będziemy patrzeć na przylot kolejnych gołębi. Zobaczymy tylko jeszcze na zegar, ile ich tam jest. No i sprawdzamy, ile tych gołębi jest i zobaczmy, ile już przyszło. Równe 20. 20 gołębi równe mamy, czyli jest na 41 gołębi włożonych na lot, jest 20 gołębi w gołębniku już. Tak. Będziemy patrzeć, także dziękujemy i znajdziemy oglądać dalej. Tutaj czekając na kolejne gołębie, jeszcze rozmawialiśmy o lotach, które tutaj były takie ciekawe u kolegi Zdziska. To powiedział kolega, że mój pierwszy lot był też taki wybitny, że na ile gołębi? Na 90 gołębi danych, 74 w konkursie. I też, a to był lot krótki chyba, tak? Tak. To był jaki dystans to był? 150 km, to zobaczmy, na 9 gołębi, 70 gołębi, 80%. No to zobaczmy tutaj, jak się nazywa, jakie tutaj, a dużo gołębi w ogóle cały oddział wtedy dawał? Bo to na te pierwsze loty z reguły około 5000, tak, przy takim oddziale liczącym ponad 100 hodowców, to jest nie sztuką nazbierać, zwłaszcza na te krótsze loty, taką ilość gołębi, także widzimy. Jesteśmy naprawdę, zobaczmy, na locie w hodowli, która jest tutaj wybitna, wyróżniająca się i życzymy tak też koledze, żeby i w tym roku wynik był bardzo dobry. No i mamy kolejne gołębie z tego lotu, dwa gołąbki, o, już siadły na dachu. Czyli będziemy razem mieli 22 gołębie. Ten nakrapiany, co usiadł, to akurat był po 6 lotach najlepszym lotnikiem w oddziale. Także tutaj kolega się doczekał w końcu gołębia, którego tak bardzo liczył, tak? Tak. Był, a ile miał ten gołąb koeficjent, tak jak mówiłeś? W 6 pierwszych lotach 91. 91 i teraz dopiero przyleciał. Nie wiadomo, czy konkurs zgarnie, może jeszcze zgarnie konkurs, bo tutaj na razie mamy mało sygnałów od kolegów tutaj z sąsiednich hodowli, żeby sygnalizowali, że przyszły im gołębie. Tutaj kolega liczył, że tak 18-20 gołębi do konkursu powinno wejść, ale może się okaże, że i ten gołąb z tego lotu, ten, na którego tak liczył, też złapie konkurs. Chociaż ostatni. Ale żeby był, tak. Zobaczmy.
pogoda tutaj dopisała, to jeszcze powiedzmy, jesteśmy tutaj rekowo, tu akurat mamy taki pas drzew, proszę mi wierzyć, dosłownie 20 metrów za tym pasem i rozpoczyna się morze. Tutaj, nie, 20 metrów, no, trochę więcej, no ale tutaj od razu mamy morze, Zatokę Pucką, można sobie tutaj przyjechać, też spędzić miło czas. A w listopadzie, jak nie ma tych tutaj liści na drzewach, to widać są bezpośrednio rewę widać. Morze, rewę widać też, także widzimy. Tylko niestety wtedy w listopadzie wiatr tak wieje, że no niestety bardzo ciężko sobie tutaj mieszka. Dla gołębi też się już wtedy nie trenujesz ich dużo. Nie. To co po prostu nie ma nic oglotów. Jastrzębie no. Wybrały wszystko. Zwróćmy jeszcze obiektyw tutaj na niebo od strony zachodniej. Na razie tam nic nie ma, ale my tu będziemy dalej czekać na kolejne gołębie. Tu przed chwilą właśnie rozmawialiśmy z kolegą Marianem Wieczorkę z oddziału Rumia. Tam kolega miał ile gołębi na lot danych? Około 70. 70 miał w tym momencie 40 gołębi, tak? Tak, tak. Też, tak. I, ale przypomnijmy, że to jest oddział położony kilka kilometrów bliżej tutaj od miejsca, gdzie teraz jesteśmy w Rekowie. To jest około jakieś 6-7 kilometrów chyba bliżej. I pierwszy gołąb miał o godzinie 11.35, tak? Tak, tak? A tutaj na przykład, gdzie jesteśmy, gdzie na locie, pierwszy gołąb był o godzinie 11.32, także wnioskujemy, że będzie miał chyba bardzo wysoką lokatę w oddziale też. Zobaczymy zresztą, to się okaże dopiero we wtorek, w środę, kiedy te wyniki, kiedy obliczeniowiec wam wstawia? Nawet dzisiaj wieczorem. Czy na dzisiaj wieczorem jeszcze będziemy późno wiedzieć. O, tu widzimy kolejne dwa gołąbki, czyli będzie już 30 gołębi. 30 gołębi razem, z tego tutaj mamy tak wstępnie policzone. To będzie już więcej jak 75% tych, które oddane na lot. No, zobaczmy. Są te gołąbki i wchodzą sobie. Te przyszły też chyba troszeczkę z dalej, nie? Mhm. I przyszły już z kierunku zachodniego, tak gdzie się odbywa lot, tylko tak jakby poleciały troszeczkę dalej i się cofały. Te są gościnne, odprowadziły kogoś. Tak, towarzyszyły, może jakieś się zaprzyjaźniły z kimś. No nic, czekamy, zobaczymy aż wejdzie. Czyli będziemy mieli, mogli powiedzieć, że jak już wejdzie, że będziemy mamy 30 gołębi, tutaj na 41 wypuszczone, czyli 75% gołębi jest już głęboko. O której macie otwarcie zegarów dzisiaj? O 18. O 18, także po tej godzinie zobaczymy, jak też innym kolegom będą szły, a na internecie, na stronie internetowej tutaj oddziału będziemy mogli zobaczyć te gołębie, które obserwowaliśmy, jakie zdobywały konkursy i też jaką kolega hodowca tutaj zresztą, czołowy z tego oddziału, zdobył lokatę i czy ten wynik, który miał do tej pory, podtrzyma. Tak? Tak. Tak. Miejmy nadzieję, że tak będzie. No i tu mamy taki takiego charakterystycznego samica. Gołębia tutaj, właśnie pan powiedział, to najstarsza samica. Najstarsza tutaj? Samica. Najstarsza, to i który to jest rocznik? To jak tutaj zakładałem gołębi, ona była 2005 rok, tak? I w tej chwili ma 72 konkursy w swoim tak, życiu. 72 konkursy, zdobyła ta gołębica już, a jeszcze powiedzmy kolega wcześniej lotował, bo tu kolega się przeprowadził dopiero kilka lat temu, tak? 7 lat temu. Tam się też poznaliśmy, pierwszy raz to był oddział 073 Sopot, to było tam w centrum, że tak powiem, Trójmiasta. O, i tu mamy kolejny gołąb. Tam jeszcze brat chyba lotował z tobą, nie? Tak, tak. Brat. Tak. A brat co teraz robi, też dalej gołębie hoduje? Brat wyjechał do Holandii. Do Holandii, a tam nie hoduje gołębi. Za chlebem. Za chlebem, no to już zobaczmy. Tutaj mamy gołębia, który lotuje. Oddział Sopot niestety już nie istnieje, on jest teraz członkiem oddziału 060, gdzie kolega Protrąbca jest, Gdynia Sopot się nazywa, a 073, ten dawny, to już tylko został punktem wkładań, tam jest sekcja Sopot właśnie, tak? 7 lat temu się przeprowadziłem, to zacząłem od gołębnika, najpierw gołębnik stał. Tak, tu widzimy tutaj właśnie, że zobaczmy, tutaj kolega ma dom zaraz, tu ma gołębnik, tutaj chyba tata mieszka tak obok tym domu, co mamy za plecami, a tutaj mamy ten gołębnik, to sens życia kolegi, bo kolega jeszcze tutaj wspomnijmy gołębie, zamiłowanie gołębiami chyba po tacie tutaj przejął, tutaj siedzi, tak? Tak, od razu jak byś miał 5 lat, to już do gołębnika wchodzi. Także widzimy, to tradycja z ojca na syna przeszła, to jest to, co jest charakterystyczne w takich z pokolenia na pokolenie, bo się mało zdarza, że hodowca przejmuje od taty czy od kogoś z rodziny gołębie. Często jest tak, że kolega, jeżeli kończy jakiś zabawę ze sportem gołębiarskim, to często nie ma już teraz komu przekazać. Jeszcze nadzieja, jak ma córki czy coś, to może zięciowi, jak ja musi gdzie wcisnąć. Natomiast tutaj nastąpiło, że tak powiem, przejęcie pałeczki do hodowli gołębi z ojca na syna przeszła. Tutaj u ciebie zamiłowanie dzieci mają do gołębi? No na razie nie. Na razie nie. Tak na razie widzimy. Goni. No. Teraz jeszcze zobaczymy, jak wygląda gołębnik rozpodowy kolegi. Tu kolega nam pokaże, tu jest zewnątrz taka wolierka. A tam z tyłu są cele z gołębiami, tak? Tymi co? Tak. Może zobaczymy rodziców tej, co przyszła pierwsza. O właśnie, teraz pokażemy. Musimy iść wtedy do drugiego gołębnika. Do drugiego gołębnika.
tutaj obok mamy właśnie drugi gołębnik rozpłodowy. Tutaj właśnie się znajdują te gołębie, które są rodzicami tego gołębia, który na tym locie przyszedł jako pierwszy, tak? Tak, po środku to jest właśnie matka tej... Ta taka z nienakrapianą białogłówką, tak? Tak, 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 tak. Zobaczmy. Może wejdziemy do środka, bo tutaj słabo widać przez siatkę. Tak, pokażemy kolegom, jak ten mistrzostwo... podłogi nie tego, bo to jest... Tak, mój kolega mówi, że mnie filmował podłogi, bo ma bałagan, ale nie będziemy tego robić, ale wierzcie mi, koledzy, bałagan jest to niestety, trzeba to wiedzieć uczciwie. Zobaczmy, gdzie jest ten gołąb. O, tu widzimy, to jest matka tego gołębia, który przyleciał pierwszy z tego lotu. Córka była taka niebieska, nakrapiana, matka jest białolotką, a tu jest ojciec, tak? Mhm. Mają teraz jakieś młode? Siedzą na jajkach. Siedzą na jajkach, jak się coś wylęgnie, to staramy się, żeby kolega na giełdę przeznaczył, żeby też hodowcy mogli sobie taki ciekawy materiał rozpłodowy nabyć. Także może tak będzie, że będą na sprzedaż jakieś gołębie z tej pary. To są ciemne wójtowicze, ciemne pstry. To zobaczmy, jak sobie te gołąbki siedzą. Wójtowicze też mają nogi obrośnięte. Tak, to się często zdarza, takie łapcie. Następny z lotu przyszedł. A już mamy, kolega mówi właśnie, że kolejny gołąb z lotu przyszedł. A my tutaj mamy, teraz widzimy wolierkę w gołębniku rozpłodowym. O. Także widzimy, ten ciemny taki, co to jest wójtowicz? To jest też wójtowicz. To jest też wójtowicz. Na tych gołębiach kolega bazuje. 90% wójtowicza. 90% wójtowicza. Teraz to jest, a ten ciemny taki to szelens, mówiłeś, ten taki nowy, co tak, można by... Czarny szelens, na próbę się. Rozumiem, dobrze. Dziękujemy bardzo i idziemy dalej zobaczyć, jak będą gołębie przylatywać. Tutaj jeszcze na koniec 35. Sprawdzimy, ile gołębi. 35 gołębi mamy, które przyleciały z tego lotu na 41, czyli brakuje tylko już 6 gołębi. One się będą prawdopodobnie schodzić do końca dnia już. A my tutaj teraz będziemy pomału kończyć relację. Jeszcze zobaczymy, teraz słoneczko wyszło, zobaczymy ostatni rzut kamerą na gołębniki, na kolegę Zdzisława. Życzymy mu kolejnych lotów też udanych. Tutaj wstępnie już się umówiliśmy, że jeszcze kiedyś przyjedziemy do kolegi w tym roku zobaczyć, będzie taki lot maraton, tak? To będzie za 3 tygodnie, zdaje się. Tak, tak. To będzie na jaką odległość? 750 km. I to będzie taki oddział, że będą z rejonu tutaj brane. To będzie oddział Puck, oddział Wejherowo i oddział... Rumia. I to będą te trzy oddziały i to będzie wspólna lista zrobiona, tak? Tak, tak, tak. To tam ile tak gołębi liczy, że będzie około na lot oddanych? 5000. Około 5 tysięcy na te trzy oddziały. Tak, tak. Także życzymy również powodzenia na kolejnych lotach. Dziękujemy tutaj za miłe spędzone chwile i jeszcze raz życzymy wszystkim dobrych lotów.